Dzień dobry, z tej strony Wilko. Ja witam Was w dawno nieogrywanym Darkest and Dungeon. Kolejna edycja, kolejna wyprawa, kolejny stres, kolejne moje nerwowe okrzyki. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i Wam się spodoba. A dzisiaj, słuchajcie, wyruszamy znowu na bossa. Absolutnie nie tą drużyną, tak? Broń Boże, ta drużyna sobie idzie precz. To jest drużyna, która sobie robi takie wyprawki drobne, tak żeby inne drużyny mogły sobie odpoczywać. A w drużynie dzisiejszej pójdzie oczywiście ze mną Zormar, który jest tutaj i słuchajcie, moi drodzy, no, tak przy okazji idziemy na załogę Drani, wersję ekstremalną, załogę Topielców, przepraszam, tym razem. Idzie Zormar, absolutnie. Pójdzie też, słuchajcie, moi drodzy, wyjątkowo chyba Mareczek, tak naprawdę. Wydaje mi się to dobra alternatywa, jeżeli chodzi o niego. Pójdzie również i taki bardzo silny zawodnik, który nazywa się Artur95, tylko go znajdę. Trochę jest naboładowany stresem, ale to nie szkodzi. I pójdzie z nami wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale bardzo dobrze sobie radzi Tilla. Tylko muszę ją znaleźć. Tillo, gdzieś się schowała. Utern, matko i córko, jestem ślepy. Jest Tilla tutaj oczywiście. Oczywiście zapomniani, tak? Zapomniani sobie ruszają w bój, natomiast zanim pójdą sobie na tą wyprawę, to oczywiście musimy tutaj wszystkich i wyekwipować. No i tak, wiadomo, że jeżeli chodzi o to tutaj, tak, to trendowaty dostanie coś takiego i coś na przykład, słuchajcie, takiego. Zormar dostanie też coś do obrażeń. Absolutnie tak, bo on daje bardzo mocne obrażenia i o właśnie, Mareczek. No Mareczka jeszcze nie wiem jak uzbroję, ale na przykład rzucę mu, słuchajcie, plus 25 do punktów życia. I no właśnie, dać mu odporność na krwawienie, czemu nie dawać? Dajmy mu odporność na krwawienie, to może być ciekawe. I Tilla absolutnie tak samo dostanie coś takiego, na pewno do odbiegłości leczniczych i wzmacniający czosnek. Także wyekwipowani jesteśmy maksymalnie. Zanim pójdziemy, ja tutaj jeszcze porobię parę rzeczy, a mianowicie wypuszczę co niektórych na leczenie. Jak to wygląda? Utern jest w porządku, Villa to samo, Wilku jest bezbożnikiem. No to akurat do mnie pasuje. Co dalej? Sprawdźmy sobie. Co dalej? Wilku, Mroczny Majster jest czyściutki, Zormar w trakcie podróży, Bloody Katrin absolutnie trzeba odstresować, więc wyślijmy ją, słuchajcie, może nie do Lazaretu, ale do Berży. Zasłużyła dziewczyna. A, Szulernia jest dobrym pomysłem, Hazard jest też sympatycznym nałogiem. Kaktus jest czysty, Proton jest hazardzistą. Królik, Rządza Krwi. Cokolwiek to znaczy. Miłośnik procentów tutaj wyskoczy sobie od razu na leczenie do Lazaretu, który jest tutaj. Bardzo dobrze. Makcio. Wegir. Nasz Wegir też jest bezbożnikiem. Postanowienie. Husarz. Postanowienie. Malukry. Niespokojne umysły. Miłośnik procentów. To ciekawe. To bardzo interesujące. Ha. Mroczna pokusa. Miłośnik procentów. A, wrzućmy go w takim razie. Baco jaca. Chorowitość. Absolutnie bacę też leczymy. Bo to jest dobry pomysł. I scyzora weźmiemy, odstresujemy. Chociaż może nie. Nie, scyzora walnijmy, chociaż to będzie za mało. Tutaj mamy coś do sprzedania. Mamy. Kamień krytyczny, 750. Scyzora wrzućmy, jednak naprawdę tu są takie dosyć niespokojące i objawy. 668 powinno wystarczyć na tą wyprawę. Ok, wyruszmy. Mamy już sprzęt załadowany. Załoga Topielców czeka. Zapasy w takim razie. Nie przerzuciłem ich, ale tak. Bierzemy oczywiście bardzo dużo jedzenia. To bez dwóch zdań. Czemu oni mi się tak w ogóle poprzestawiali? Ja tego nie rozumiem. Sapereczki w dużej ilości. Dużo pochodni. A, 10 wystarczy. Raz, dwa, trzy. Tego na pewno dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No widzicie, za dużo tego nabrałem. Cholera jasna. Dwa klucze. Czy to wystarczy? Pytanie, prawda? Czy to wystarczy? Powinno wystarczyć. Herbarzy nie zbieramy. Jak również figur i innych i portretów. Bo mamy miasto, przypominam, już w pełni rozbudowane. Okej, dobra. Drużyna gotowa, słuchajcie, załoga Topielców czeka. Czujmy się prawie jak w Wiedźminie, będzie ciekawie z całą pewnością. While the greedy dogs
Ja w tym czasie napiję się doskonałego mleczka waniliowego dzisiaj, absolutnie, i odpoczywam od whisky, słuchajcie, naprawdę, a mleczko waniliowe dobrze robi. The anchor pulled with preternatural force, dragging craft and crew down. W międzyczasie, moi drodzy, przypominam, trwa konkurs. Konkurs nazywa się piszemy opowiadanie o czarodziejce. Te opowiadanie ufundowała tą nagrodę Almajstra, bardzo dziękujemy jej za to. Nagrodą jest The Night of the Rabbit. Konkurs trwa do 4, słuchajcie, i lutego 2000. No właśnie, tak przy okazji, gdzie to jest? Tędy musimy iść od razu. Kurde, fale, to aż tutaj jest, w tym miejscu, na pewno. No dobra, idźmy, tylko przestawmy drużynę, tak przy okazji, wilku, bo ja nie wiem, co ty wyprawiasz. O właśnie, zróbmy coś takiego też. Coś takiego. I nie gaśmy światła, żeby znowu nie wpaść na jakąś stresującą sytuację typu Wałęsak. Gdzie wyżej wymienioną Almajstrę straciliśmy, tak przy okazji, nie wiem, czy pamiętacie. 70%, no i jest rozbrojenie. Bardzo ładnie. O to chodziło. Coś wartościowego. No to się przyda absolutnie. No i pierwsza walka. Zobaczmy, jak pójdzie. Drużynę mamy naprawdę bardzo mocną. Więc powinno pójść bardzo dobrze. A jak tak naprawdę będzie, to zobaczymy. Od razu tego pana za 20. Bardzo ładnie. Może szału nie ma, ale... Okej, okay. Artur, ojej, unik, bardzo nieładnie. No dobrze, no to w takim razie poprawmy najpierw tego pana za 5 i bardzo ładnie. Zróbmy jeszcze w takim razie coś takiego, słuchajcie, jak oślepiającą jasność. Dokładnie, żeby nas tu nie biczował. To był doskonały pomysł, ogień dywanowy. No tutaj niestety unik, nie jest źle. Dobrze się zaczyna, słuchajcie, naprawdę, dobrze się zaczyna od uników, więc można powiedzieć, że... Będzie dobrze. Ja stresiku trochę zdejmę, to jest dosyć i ważne w czasie tej walki. I teraz tak, robimy tak. Za 16 bardzo ładnie. Tutaj poprawiamy w ten sposób za 15. I teraz oślepiająca jasność. Ile on będzie miał, słuchajcie, teraz 135. To wyrokiem tego pana za 13. I o to chodziło. Bardzo dobrze. No i deszcz batów. Będzie krwawienie chyba. Tak przy okazji, ja chyba nie kupiłem sobie żadnych odtrówek. Kurde fala, ale mnie sieknął, no. Za 16. Bardzo nieładnie. I bardzo mi się to nie podoba. Ile tego idzie? 3 na rundę, matko boska, nie. To absolutnie nie wchodzi w rachubę. Robimy tak. Nie, ja się muszę pozbyć tego, słuchajcie, bo to jest niedobre. To jest B. Za 16. Zaraz leczenie grupowe pójdzie jeszcze. Tylko, że zrobimy tak, i tak, i tak. O, właśnie. No i chora, kara. Krytyk za 12. Trochę stresu, ale trudno. To jeszcze nie jest nic strasznego. Bo teraz kurtynka i uwaga, bach! Za 25, fantastycznie. I teraz tak, mamy tak, 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 i tak. I to sobie zostawiamy. Dobrze, i czy ja chcę się pozbyć? Chcę się pozbyć. Garion roztacza niezwykłą aurę. No to sprawdźmy, co się wydarzy. 12, bardzo ładnie. Dobra, tu mamy spokój na razie, nie jest źle. Słuchajcie, ja tego nie chcę sprawdzać, bo to daje nawyki. A mi są teraz nawyki absolutnie niepotrzebne. Ale na pewno mi jest potrzebna zamiana bohaterów. Ma Wojtek Markowski powiedział, słuchajcie, ostatnio, słuchaj, wilku, przyklejaj sobie karteczkę do czoła w trakcie podróży z Arlekinem, a dokładnie z Ormarem. No, jest to jakiś pomysł, Wojtku. Prawdopodobnie skorzystam. Dobra, kolejna walka już przed nami i idziemy powolutku dalej. Żarcie, no, to się przyda, absolutnie zawsze. Jest dobrze widziane. Bardzo ładny, o jak ładnie, ależ się dzieje dobrze. No i co? Co my tu zrobimy? Zrobimy tak, za 2 i za 10. No i morskie cięcie za 12. Ale bez krwawienia. No i Mareczek, daj radę. Za 10. Też dał radę, nie jest źle. Dobra. Od razu tak, za 28.
i wykańczamy jednym razem, słuchajcie, fantastycznie, za 26. I o to chodziło. Robimy tak, za 9. Te leczenie jest absolutnie ważne. Wodne uderzenie i 6, niestety. Ale odporność, bardzo ładnie. Dobra, robimy tak, za 16. I tego pana wykańczamy wyrokiem. Za 13, dokładnie tak. I robimy tak jeszcze, za 9. Jest przymiot. I próbujemy tak, za 3, niestety tylko za 3. No i Marek? Unik! Fantastycznie! Fantastycznie, słuchajcie. To ja jeszcze mogę zrobić tak. Bardzo dobrze, minus 15, to jest rozbudowane na maksa. Całkowicie celowo i... Powinniczku, żegnaj ślimaku. Kluczyk, złoto, czyli wszystko tak jak lubimy. Dobrze, co jest dalej? Co jest dalej? Dalej są kolejne komnaty. Wije się ta kręta droga przed nami. Wije się i kręci, ale my nieprzerwanie w znoju i trudzie podążamy naprzód. Cholera jasna, zostałem poetą, a miałem być tylko kurda i mało gorliwym youtuberem. I nie gadać drewnianych tekstów, to tak przy okazji. Dobra, ziółka na rybkę, rybka oczyszczona. O, i to mi chodziło po głowie. I co dalej będzie? I tutaj mamy, a właśnie, skrzynia z pąklami, a w środku 1000 sztuk złota. Bardzo dobrze. Dziękujemy ci, Omo, za te 1000 sztuk złota, one się nam niezwykle przydadzą. Na pewno wymienimy ją z tą łopatą. O cholera, bez sensu zrobiłem. To niestety nie zawsze te wybory są idealne. Dobra. Za to mało coś latarni, cholera jasna jest, ale powolutku i nieuchronnie zbliżamy się do bossa. Pułapka, unik, bardzo dobrze. Kolejna rybka. No to ją obskupmy. I co my tam mamy? Ależ pięknie, słuchajcie. Tak pięknie, że aż szkoda gadać. Tak, i na tyle pięknie, że ja naprawdę chcę zrobić jedną jeszcze rzecz. Ta rzecz nazywa się... Pokiego grzyba mi tyle jedzenia, prawda? Nie, tyle jedzenia mi się przyda, to błąd. To było głupie, co powiedziałem, cofam to, olera. No prawie dobrze się ustawili, prawda? Ależ błąd zrobiłem. W ogóle jakim cudem ja mogłem taki błąd zrobić? Dobra. No to od razu tak, za 8. Wstrząśnienie. Strasznie nieładnie, nie podoba mi się to. I choroba w dodatku. Jej. Ale zrobiłem błąd. Dobra, ale to zrobimy... Tak, za 73. Słuchajcie, typowy Zormar. Bardzo ładnie. Robimy tak. Morskie cięcie niestety. I to maksymalnie duże. O raju. Za 8 Zormar. Cholera jasna by wzięła. I teraz fala stresu jeszcze. Ależ się narobiło bardzo niedobrze. No i... Za 11. O, ja to bardzo odpokutuję, słuchajcie, naprawdę. Muszę zdjąć sobie stres, to jest najważniejsze teraz. Bo zdrowie to sobie wezmę, załatwię, natomiast zrobię tak. Tak, i tak, o Jezus Maria, ale nie fart. Dobra, zamieniam się z Mareczkiem. Albo się leczę się, dobra. 4. Odporność, dzięki Bogom. Tyle dobrego. No dobrze, że przynajmniej nie stres. Co założył przymiot jakiś, słuchajcie. Dobra, to nie ma co. Trzeba tego gościa wykończyć na początek, za 8. Bardzo ładnie. Zajmujemy dalej stres. Dokładnie tak. I robimy w ten sposób. Za 17, bardzo ładnie. Fantastycznie, Artur, słuchajcie. Morskie cięcie za 15. No, tragedii nie ma, ale żeby było dobrze, to nie powiem. Ślimak będzie atakował. Uwaga, za 9. Damy radę, ale choroba. Szlak by trafił, ależ narozrabiałem. To było tak bezmyślne, co zrobiłem. Fala stresu za 1. Ale to jeszcze nie jest duży stres. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Za 6 i za 7. To był błąd.
Kolejny błąd, słuchajcie. Morskie cięcie za 12. Szlak by jasny trafił, no. Ależ no rozrabiałem. Dobra, nie ma co. Za 13. Lecimy do przodu za nim. I w takim razie robimy coś takiego jeszcze za 7. Leczymy się absolutnie. Strasznie, strasznie głupie rzeczy zrobiłem. Straszne błędy. Za 6. No i fala stresu. Słuchajcie, ten stres wyleczymy z całą pewnością, ale... No, co się wydarzyło, to się już nie odstanie. Za 16, bardzo ładnie. I wykańczamy go. No nie ma co. Czy ja go mogę wykończyć jakoś? Nie, za daleko jestem. Toksyczny podstęp na siebie. Nic mi to nie daje tak naprawdę. To mogę zrobić jedynie tak, za 11. Aj, czasami niektóre błędy się na nas mszczą i to bardzo mocno. Za 6. No, po prostu, to się zdarza, niestety, nawet najlepszym. Za 3. Tutaj mamy tego jedzenia, się trochę pozbądźmy. Dołóżmy sobie trochę złota. To zróbmy tak, to zróbmy tak. A to zamienimy z tym. O. I życie jest dużo prostsze. Dobrze. Rozświetlmy się trochę. Kurwa, znowu ten sam błąd. Ale tym razem będzie lepiej. Obiecuję. Obiecuję, że będzie lepiej, ponieważ zrobimy tak za 9. Co wcale nie jest takie bardzo dobre, jak mi się wydawało. I dobrym... Nie taki dobry pomysł. Za 22. Spróbujmy jeszcze w ten sposób za 11. I w takim razie... W ten sposób. Ogłuszenie powinno podziałać. Przymiot raz będzie rzucał stres, niestety. Do przeżycia. Kurde, kolejny błąd zrobiłem. Jakie ja błędy robię dzisiaj. I krytyk za 29, ale nie fart. Dobra, coś Maryczek dzisiaj strasznie słabo rzuca, słuchajcie. Tych obrażeń jest bardzo niewiele. Morska bryza. I co? Uzbroił. Ojejej. Ale nic mu to nie pomoże. Ze wgłębień w dodatku. Czyli będzie zakładał barierkę. Nie, nie będzie. Dobra, to walimy tego najpierw, słuchajcie. Unik! Szlak by jasny trafił. Jak to się mogło wydarzyć? Dobra. Za 27 od razu. No i morskie cięcie! Cholera! Ajejej! Krytyk za 6. Oj, będzie to leczyć. Fala stresu po raz kolejny. Unik za 2. Dobra, leczymy ten stres. Nie ma co. Nie ma co, bo tego stresu jest za dużo absolutnie. Przymiot. Za 9. Za 18. Dobra, trzeba się leczyć, słuchajcie. Nie ma co. Za 19. I leczymy. Ze wgłębień po raz kolejny. Patrzcie, leczę go, kurde. Nie, to przymiot był. Dobra, nie jest źle. Wykończmy go w takim razie. Za 12. Już nam nie będzie szkodził. Zdejmujemy jeszcze raz stres. Jest go znacznie stanowczo za dużo po prostu, słuchajcie. Leczymy się. Za 9. Leczymy się po raz kolejny. O, dobrze. O to mi chodziło. Na marka fala stresu tym razem. Skurwa jego mać, no. Dobra, załatwmy go. Za 14. Narobiłem strasznego bagna. Zupełnie nieświadomie. Leczenie jeszcze raz. Dobra, zróbmy tak. Bo to nie ma co. No i fala stresu. Unik, bardzo dobrze. Dobra, spróbuję, słuchajcie, zaryzykuję jeszcze raz, żeby tego stresu jeszcze się trochę pozbyć. I trochę podleczyć również. Bo narobiłem po prostu strasznych głupot. No, i teraz go wykończę. A, jeszcze raz leczenie. O, bogowie. Dobra, wykańczamy za 13. Bardzo ładnie, przynajmniej tyle dobrego. No słuchajcie, zostałem się zapewne siebie, po prostu. To jest jedyne wytłumaczenie.
Jedzenia już nie mam. Tam chyba nie będzie już dalej, mam nadzieję. Nie, no nie wiem, czy nie będzie. O bogowie, coś takiego kosztuje 1500, tak? Jeżeli kosztuje 1500, to czy ja klucze chcę? Mandarze się mogą przydać. Dobra, to mogę zrobić w ten sposób. Tutaj nic nie zrobię niestety, ale zrobię tak. No i to jest tyle, co mogę, chociaż nie no. Cholera, no korci mnie. Dobra, olejmy bandaże. Być może robię błąd, być może nie, nie mam pojęcia. Sprawdźmy, co tutaj jest. 500 sztuk złota, czyli gówno mi się to przydało. Wiecie co, ja się już teraz, jednak teraz sobie i odpocznę, naprawdę. Nie wiem, co się wydarzy. Dobra, stresu trochę odeszło. Obniża stres o 20. To niedobrze. Obniża stres o 30. Bardzo dobrze. To robimy tak. To było ważne. Bardzo ładnie. Zeszło tego stresu teraz trochę. Tylko, że kurwa, żadnych obrażeń nie ma jakichś rozsądnych. Czekajcie, sprawdzam sobie, co tu jeszcze mamy. Tutaj nic nie mamy. Usuwa truciznę z celu. O, wcale żadnych ciekawych, słuchajcie, nie ma i... Wcale nie ma ciekawych jakichś rzeczy. I tylko 4 punkty żarcia. Dobra, zobaczymy, jak się, co się będzie działo. Miejmy nadzieję, że 2 wystarczy. Odpocznij. Dobra, udało się. Przestawiamy się. No i idziemy, słuchajcie. No zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś problemu. Oczywiście, jakby nie miało być. 4 punkty i stres. Tak by, kurwa, jasne trafił. Ale dobra, nie jest źle. Zormar zaczyna. Nie, Zormar nie zaczyna. Szlak by trafił. Krytyk za 24. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Mareczek. To w takim razie kurtyna tutaj pójdzie. Za 37. Fantastycznie. I teraz tak, jeden raz. Kurwa, unik. Ależ zły jestem. Nie wyszło. Nie wyszło absolutnie tak, jakbym chciał. 8. Ale bez krwawienia. Bardzo dobrze. I stres, niestety. Niestety. No nic, stało się, trudno się mówi. Unik, bardzo ładnie, Mareczek. Tyle dobrego, dobra, to zdejmujemy stres. Zdejmujemy stres, absolutnie. I tego pana załatwiamy od razu za 25. Pogańskie okoleczenie za 8, niedobrze. Dobra, to robimy tak. I prawie się udało, prawda? Za 6, za 6, za 4, nie jest źle. I teraz go wykańczamy. Tu już nie ma co czekać. O, jak ładnie. Ja tylko mam nadzieję bardzo dużą, że jakieś żarcie mi się nie pojawi, które będzie potrzebne. Złoto niestety już nie wejdzie. Jakieś żarcie nie będzie potrzebne do tego, żebym i sobie poradził dalej. Kurwa, znowu nie przedstawiłem Arlekina. Nie, to jest jakaś porażka totalna, słuchajcie. Po prostu jakiś totalny błąd, ciągle powtarzający się błąd. Unik dodatku. Brak myślenia, słuchajcie, skutkuje porażką w tej grze. A ja właśnie w tej chwili naprawdę nie myślę. Albo myślę po prostu, no poniżej krytyki. Dobra, ogłuszenie. Kogo ogłuszenie? Tego, co daje krwawienie. Chociaż powinienem... Ojej, gówno, nie udało się. Unik, bardzo ładnie, przynajmniej tyle dobrego. Poza Tillą, no i... Sieczka! Ale bez krwawienia. Dobra, uwaga, strzał z bliska. Kurwa, za 32, krytyk. Co to miało być? Co to miało być? Co to miało być, do cholery jasnej? O, za 13, bardzo ładnie. Tilla będzie ratować sytuację za chwileczkę. Za 5. Nie no, muszę go wykończyć, słuchajcie, za 26. Jej, ogień dywanowy, kurwa mać, Zormar nie żyje.
No to mamy po wyprawie. No to mamy po wyprawie, słuchajcie, i to w najbardziej jakiś i durny, głupi, bezsensowny sposób, w jaki mogłem to zrobić. Leczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, wilk w cudowny sposób doszedł do bossa. Po prostu brawa dla wilka! Krytyk 41. Po prostu fantastycznie się wydarzyło. Za 13. Ogień dywanowy. Ta. Dupa wielka blada. Teraz on się może w nos pocałować. Ależ błędy, matko i córko, jak one się mszczą, te błędy w tej grze, to jest nieprawdopodobne. I nagle Mareczek, słuchajcie, jakby, nie wiem, coś się wydarzyło, zaczął zadawać krytyki. Ojej. To był naprawdę nie fart. Ja naprawdę liczyłem na to, że się to uda zrobić, słuchajcie. No ale się nie udało. Dupa blada. W najbardziej głupi sposób, słuchajcie, zginąłem w jaki mogłem. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy coś takiego. Jedzenia się pozbądźmy. Bo oczywiście są nam potrzebne i nasze artefakty. Ech, no co ja robię w ogóle? I dlaczego ja się pozbywam... Tego też w ogóle nie rozumiem. Okej. To kosztuje 750, to kosztuje 500, więc jakby jest proste. No i wracamy, słuchajcie, nie ma co. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj jest. Zawartość jest moja. No tyle dobrego, że trochę złota, tak? I nic więcej. A poza tym koszmarne, kosmiczne błędy w czasie rozgrywki. O, no dobra, wracamy, tak? Oczywiście, że wracamy. I tym radosnym, słuchajcie, akcentem. Znaczy może nie radosnym, ale bezsensownym. Kończymy dzisiejszą rozgrywkę. Słuchajcie, w bardziej głupi sposób niestety nie mogłem zginąć. Także rozumiem, że możecie pisać jakieś rzeczy związane z tym, jak powinienem lub nie powinienem grać. I całkowicie się z wami zgodzę, ponieważ po prostu totalnie znobiłem. To jest niezwykle irytujące przy okazji. Dobra, słuchajcie, ja będę musiał niestety zrobić jedną rzecz. Mam nadzieję, że Zormara się uda przywrócić do życia. Bo jak się nie uda, to będę się wściekał. Chyba, że pojawi się jakiś Arlekin nieoczekiwanie. Pojawił się bardzo ładnie. I tego Arlekina, słuchajcie, po prostu... ja po prostu wezmę i... to jest Zormar 3 już w tym momencie. Dokładnie tak, Zormar 3 albo Zormar 4. I tego rekruta w najbliższym czasie wytrenuję, żeby dalej chodził z nami. No bo bez Arlekina ani rusz, naprawdę, uwierzcie mi. Po prostu będzie do dupy. Okej, okay. Było mi miło, mam nadzieję, że wam się podobało. Znaczy nie wiem, jak to się mogło podobać, bo ja jestem po prostu totalnie załamany. No ale co, słuchajcie, no to się zdarza, tak? Zdejmę tylko błyskotki i przypomnę wam wszystkim o konkursie. Konkursie, które organizuje Almaistra, której za to bardzo mocno dziękujemy. Konkursie o grę The Night of the Rabbit, która zostanie wysłana zwycięzcy, który nadeśle opowiadanie, nadeśle fotografię, nadeśle jakieś audio lub wideo, daj Boże. Dajcie Bogowie, miałoby powiedzieć, Boże, dlaczego Bogowie, ja mówię Boże. I co? I oczekuję tego, że się postaracie, że napiszecie, zrobicie coś fajnego, żeby tą grę otrzymać, a ja na dokładkę dołożę bardzo dobrą książkę, naprawdę bardzo dobrą, nie powiem wam tytułu, ale zapewniam was, a ci, co już dostali ode mnie książki w ramach konkursów, wiedzą, że wysyłam tylko dobre pozycje, że jest to znakomity tytuł. Tymczasem będę malutku kończył, był z wami Wilku, który w dość i szkaradnym humorze wraca pobity z wyprawy na załogę utopców. Cześć!